Siema, siema, siema. O Boże. I proszę Państwa, przyszedł przedstawiciel Treka. Co taki jesteś przywalony? Co jest? Co jest? Spałem teraz. No spałeś, siadaj. Siadaj. Słuchajcie, to jest drugi reprezentant, który reprezentuje Treka. Jak tam forma jest? Słyszałem, że masz dużo zawodników, duża konkurencja, ale Tomek mówi, że masz pierwsze miejsce. Dużo zawodników? No. 18 zawodników, było zapisanych. Z czego pewnie tam jeszcze doszło... z dwóch, trzech zawodników, które razem będzie. No, ponad 20 będzie na pewno. Po Garbickim. Jak to wygląda? No, bo Garbicepsa, kurde, chłopie, ja nie da się prosić. Ale ja chcę bicepsa, nie nogę, ty. Dawaj. O kurka blaszka, dobre jest. A bicepsa? Ale wiesz co, i teraz ja mam do ciebie pytanie. Ja poprosiłem Tomka, żeby mi pokazał pośladki. Powiedział, że nie, że to później, wieczorem. Ja też pokażę na scenie. Ale co, pocięte są? Są, tak w miarę są. No to pokaż, chociaż urąbka daje miejsce. No to... będzie na scenie, żeby była większa publiczność. Ale wiesz co, to może być daleko, a my byśmy chcieli, Tomek nam tu prezentował swoją muskulaturę. To jest naprawdę bardzo ciężko do uzyskania, wielu zawodników ma z tym problem. A ja bym chciał, żeby pomimo wszystko pokazał nam. Śladek? Dawaj. Kawałek, gdzie każdy myci. Ten. Tomek też razem zrobił. No to wtedy. Pokazował. No dawaj, razem do tego. No gdzie razem? Ja mi dawaj. Nie da się prosić, no. Chodź. Nie, dupy, nie będę dupy tu pokazywał. To co nam pokażesz? Jeszcze. Brzucha, o, to pokaż nam brzuch. Co? Ja się zawiesiłeś. Chyba za mało jesz. Tomek mówi, że kurde mało jesz. I to dlatego tak jest, a jak nie ma cukru, to kurde co? To człowiek się zawiesza. Mózg nie pracuje. Mózg nie pracuje i chodzisz do tyłu. A jak ty chcesz wygrać, to teraz miskę otwieramy i jedziemy. Jakieś żelki? Czy nie? Czy ketoza była, czy co było? Nie było ketozy. Było obcięcie małe węgli i później zwiększenie ich. Tylko tyle, nie? Kto tam? Ktoś znowu nas odwiedził? Punia. Elwira. O, pokaż! O, ty! Przywiozą wodę. Dobrze. O, kochanie. Przyszła Elwira. Ja bym się wstydził i nie chcę pokazać, słuchaj, mięśni pośladkowych. A dasz? A ma dobrze przygotowane. Masz najlepsze pośladki w Polsce. Słuchaj, Adaś, najlepszy materiał w Polsce, jeżeli chodzi o ten. Chcemy wszystkie przekazać. No pokaż, kurde, no. Tu, na scenie to jest niewidoczne. Tu w tej chwili zbliżenie na ten, na pociętość tylko i uciekamy z kamerą. Ciach! Nie, nie chcę. Dawaj. Tyłem, tylko poślada pokaż kawałek. Bicepsy tyłem? Dzięki. No tak w tym świetle może stać. Tak się tym może stać. O! I jest. Tu jest ciach. No. Bokiem stać bardziej. O, jest, widać, super. Tak. Ja bym więcej entuzjazmu, ty jesteś zajebiście przygotowany, kurde. Jest to ten, tylko że Tomek na budzie przytomny. A ty powinieneś mieć miskę, ja rozumiem, że ładowanie polega na tym, że nie odchodzisz od koryta dzisiaj. No to właśnie. To ile misek dzisiaj jeszcze wejdzie? Jeszcze trzy. Dwie, no i dobrze. Razem trzy. A tak naprawdę jaka jest konkurencja? Dużo zawodników jest tam w kategorii Abiego? No jest około 20 zawodników i konkurencja jest dosyć mocna. Chociaż dwóch mu odpadło poważnych rywali. Nie wiem czemu, bo na liście byli Mariusz Małaziński i Skryplony. A z tego strzała to jeszcze doszedł zamiast nich Piotr Borecki do mojej kategorii. Do 8,5? Tak. Do 8,5. Aha, bo Piotr mówił, że tam jak zależy ile będzie ważył, jeżeli blisko 85, to może w 85 jest. Ale według mnie, ty jesteś w tej chwili bardzo suchy i to co Tomek mówił, tutaj kurde, ty powinieneś kurde miska za miską jechać. Naprawdę to jest, ty jesteś tak suchy, że tobie już nic nie zaszkodzi w tej chwili. Myślę. To powinieneś się kurde, no, ja myślę, że nawet na siłę powinien zasuwać. A dzisiaj ma walczyć, wejść do finału, będzie ciężko. Weź jeszcze kurde, naprawdę się poświęć temu i kurde, zapakuj trochę tych węglowodanów. No zaraz będę jechał, nie? No. Och, pach. A czy on, jak nie było ketozy, to nie za bardzo było zapozwolić. No ale wiesz, no, super jak pieprz jest. No to może trochę... Tak, od prostego to walisz. Co? Kiedy wodę odstawiasz? Odstawiony masz wodę? A w leży co miałem rozgotowane trochę wody i jak pierś kurczaka suchą. I o której będziesz wchodził na scenę mniej więcej? 15 zaczyna się rozpoczęcie wiesz, z zawodów i tam masz parę kategorii, później dopiero półtora. Myślę, że dziś koło 17. Tak, to na godzinę 12, to ja myślę 3 razy ja.
To przecież, wiesz co, to jest tak, ja to zawsze wszystkim mówię, kurde, jesteś tak blisko naprawdę sukcesu, to ja powiadam, uważam, że to powinieneś jeszcze, kurde, trochę się tu bardziej zmotywować i sięgnąć po to, po tą trójkę przynajmniej. Znaczy jedno z trzech pierwszych miejsc, znaczy jedno z trzech finałowych no. miejsc, tak? Korytko, ja korytko. No ja mi dawaj miskę, kurde, może czy będzie raźniej z nami.